Chciałbym dzisiaj mówić o małżeństwie, ale troszkę inaczej. Nie chciałbym tutaj dotykać kwestii małżeństwa, relacji męża-żony w takim naszym tutaj życiu, ale bardziej chciałbym oprzeć się na pewnym wzorze, który przedstawia nam Biblia, relacji Boga z Izraelem albo relacji Boga z Kościołem. Bo jak czytamy, otwórzmy list do Efezjan, 5 rozdział i werset 31, 32. Czytamy tutaj takie słowa. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. I powiem szczerze, słyszałem wiele kazań na temat małżeństwa, dotyczących właśnie relacji między mężem a żoną, gdzie ten cytat był jako jeden z głównych cytowany i najczęściej jest cytowany, kiedy są wykłady o małżeństwie, jakieś kazania, jakieś książki na ten temat mówiące. Często się pomija 32 werset, a ja uważam, że on jest bardzo ważny. Jest może ważniejszy nawet może od tego pierwszego, bo to, co tutaj Paweł pisze, tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Nakierowuje nas na pewien tok myślenia i zachęca do tego, żeby właśnie w ten sposób spojrzeć na małżeństwo. Relacje między Panem Jezusem a Kościołem, ale też relacje między Bogiem a Izraelem. Bo to, co się wydarzyło między Bogiem a Izraelem, jest pięknym przykładem i symbolem niezwykle pomocnym w naszym życiu, osobistej relacji z Bogiem, relacji między ludźmi, między wierzącymi. Ale też przykładem naszych zmagań, tego, co wewnątrz w nas się dzieje w środku, co przeżywamy. Bo to nie są tylko historie, tak jak często to podkreślam, które fajnie się czyta jako pewne takie ładne, no nie zawsze ładne, czasami tragiczne historie, które opowiadają o dawnych dziejach Izraela, wierzących ludzi, Bożych ludzi. One tam zawierają coś więcej. Dlatego Paweł tu użył słowa tajemnica to wielka. I ja absolutnie nie chciałbym tutaj rościć sobie pretensji do tego, że ja tą tajemnicę już poznałem, rozwikłałem i teraz wam tutaj to ogłoszę. To nadal jest tajemnica. Nadal mówiąc o tym, poruszamy się troszkę tak jakby po omacku, opierając się na tym, co Bóg otworzył w naszych oczach, w naszych sercach, co w słowie Jego jest zapisane i też na tyle, na ile Duch Święty daje zrozumieć w naszej ograniczoności w tym temacie. Więc nadal jest to tajemnica. Musimy być tego świadomi. A więc może nie wszystko, co dzisiaj powiem, będzie dla wszystkich takie, no, o, faktycznie zgadzam się w 100%, jest okej. Okay. Bo tak jak wiemy, tajemnice, jeśli damy jakąś tajemnicę do rozgryzienia kilku osobom, każda z nich dostanie jakieś szczątkowe dane, które trzeba teraz przeanalizować i wyciągnąć z nich wnioski. To może się okazać, i zwykle tak jest, że potem, kiedy spytamy, do jakich wniosków doszli, to one są takie, no, różne dość i nie zawsze się ze sobą zgadzają. I podobnie jest z tą tajemnicą, tajemnicą znaczenia małżeństwa. Ale jest kilka rzeczy, które według mnie są nienaruszalne i nie można ich podważyć i powiedzieć, że wydaje mi się, bo tak jest napisane. Jeśli patrzymy na kwestię małżeństwa właśnie w taki szeroki sposób, bardzo szeroki, nie tylko z punktu widzenia człowieka, ale też Boga, i nie tylko na płaszczyźnie życia człowieka, ale też właśnie życia z Bogiem, życia człowieka z Bogiem, to okazuje się, że tam jest bardzo wiele bardzo trafnych, bardzo ciekawych wzorów, przykładów, spostrzeżeń, można dojść do pewnych ciekawych wniosków. W liście do Hebrajczyków, też w 13 rozdział i 4 werset,
czytamy takie mocne słowa. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Bardzo konkretne słowo, ale jak to jest z Bożym Słowem, choćby nie wiem jak konkretnym, ludzie i tak kombinują i szukają jakiegoś ale. Oczywiście każdy często przez pryzmat swoich doświadczeń albo jakichś dramatów próbuje tak zmienić postrzeganie Bożych Słów, nawet tak dobitnych i konkretnych, byle tylko się wybronić, byle tylko nie stanąć przed Bogiem i nie powiedzieć: Boże, wybacz, zgrzeszyłem, jestem winny. Zawsze szukamy winy w tej drugiej stronie, zawsze to ktoś, że to ona, on i tak dalej, i tak dalej. Jak spojrzymy na historię Starego Testamentu, zobaczymy coś dziwnego, ale zanim tam przejdziemy, jeszcze otwórzmy list do Rzymian, 3 rozdział. I 3 i 4 werset. Rzymian 3, 3 i 4. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano, abyś okazał się sprawiedliwy w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Czytamy tutaj, że Bóg jest wierny i że nasza niewierność nie zniweczy wierności Bożej. To pokazuje nam, że Bóg ze swojej strony dotrzymuje zawsze przymierza i obietnicy. Nasza niewierność jest faktem. To nie jest tak, że jedni są mniej, drudzy bardziej niewierni. Wiecie, to jest tak, no, bardziej mniej. Albo się jest wiernym, albo się jest niewiernym. Zawodzimy. Nawet jako Boże dzieci zawodzimy. Ale Bóg jest wierny. I ta Boża wierność daje nam prawo, zresztą Bóg sam do tego zachęca w swoim słowie, aby przychodzić do Niego wtedy, kiedy w swojej niewierności odejdziemy z Jego dróg. Ale to słowo, że Boża wierność nie zniweczy naszej niewierności, nie sugeruje tego, jak to może niektórzy myślą, że my możemy być nie wiadomo gdzie i nie wiadomo jak daleko odejść, ale Bóg jest wierny i nas i tak zbawi. Nie, Bóg, tu jest napisane, że Bóg jest wierny, czyli On ze swojej strony dotrzymuje warunków przymierza. W warunkach przymierza między Bogiem a człowiekiem, czy to Starego, czy Nowego Testamentu, nigdzie nie ma takiego punktu albo jakiejś gwiazdeczki z drobnym drukiem na dole dopisanej, że Bóg ze względu na swoją wierność tak będzie prowadził nawet niewiernego człowieka, że go i tak zbawi, bez względu na to, na jakie będzie jego życie. Wielu, opierając się na tym wersecie, troszkę za daleko według mnie się posuwa i uważa, że skoro Bóg jest wierny, to ta wierność sięga aż po naszą złą wolę i naszą wolność i odrzucenie Bożych dróg i Bożych praw. Nie, to nie tak. Ta wierność jest, ja bym to zobrazował czymś takim, że umawia się dwóch ludzi na jakąś godzinę w jakimś miejscu. Jeden przyszedł, drugi nie przyszedł. Jeden wypełnił w 100% przymierze, tą umowę, którą zawarł z tym drugim i przyszedł. Ale ten drugi nie przyszedł. Więc to, że ten przyszedł, nie znaczy, że tego przyciągnie. Nie, po prostu ten jest, tego nie ma. I to jest właśnie ta wierność. Bóg jest na swoim miejscu w każdej sytuacji i czeka. A jeśli ktoś nie przyjdzie, nie stanie przed Nim, nie wypełni ze swojej strony warunków przymierza, to Boża wierność tutaj już nic nie zrobi, nie zmusi. Boża wierność też ma pewne granice i Bóg to określił. Jeśli czytamy przymierze Boga z Izraelem, to tam jest mnóstwo punktów, które Bóg mówi, co dobrego uczyni dla nich, ale też co złego uczyni, jeśli oni nie będą ze swojej strony wypełniać tego przymierza. A więc przejdźmy teraz do Starego Testamentu. Może zacznijmy od księgi Ezechiela.
16 rozdział. I może od 9 do 19. Jest to opis taki obrazowy niewiernej żony, niewiernego, niewiernej strony, jednej strony przymierza. I są to bardzo ciekawe rzeczy. W ogóle porównanie do Izraela, do niewiernej kobiety, która zdradza, nie dotrzymuje słowa i tak dalej, jest bardzo częste. W Starym Testamencie ten temat, szczególnie począwszy może od Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i jeszcze potem w tych krótszych księgach prorockich, się pojawia dość często. I ten przykład relacji Boga ze swoim ludem, oparty na relacji mąż-żona, jest tu bardzo częsty. I to coś nam mówi. Coś nam mówi o nas, jako ludziach, jednej ze stron tego przymierza, ale też bardzo dużo mówi o Bogu. I przeczytajmy. Ezechiel 16, 9 do 19. Ja tu tak troszeczkę wcześniej, bo to jest bardzo długi opis, warto sobie to przeczytać, jest dość taki wstrząsający w niektórych momentach. I obmyłem cię wodą i spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem. Wcześniej jest opis, że Bóg po prostu znajduje kobietę w stanie takim no, fatalnym, gdzie jest sama zdana na cokolwiek, na te warunki zewnętrzne, brudna, skalana, jakby dopiero co urodzone dziecko, które po prostu jest zostawione same sobie i zginie. I potem Bóg lituje się i dalej czytamy, jak to wygląda. Czyli obmyłem cię wodą, spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem. Potem przyodziałem w czystą szatę haftowaną, nałożyłem ci sandały z miękkiej skórki, dałem ci zawój z kosztownego płótna i jedwabną zasłonę. Przyozdobiłem cię klejnotami, włożyłem na ramienniki, na twoje ramiona i naszyjnik na twoją szyję. Dałem ci też kolczyk do nozdrzy i nausznicę do uszu i ozdobny diadem na twoją głowę. I zdobiłaś się złotem i srebrem, a twoją szatą było kosztowne płótno i szkarłat i haftowana tkanina. Jadłaś najprzedniejszą mąkę i miód i oliwę i stałaś się coraz piękniejsza, stawałaś się coraz piękniejsza i dostąpiłaś królewskiej godności. A twoja sława z powodu twojej piękności rozeszła się wśród narodów. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie, mówi Wszechmocny Pan. Ale zaufałaś swojej piękności i pewna swojego sławnego imienia, uprawiałaś nierząd i hojnie darzyłaś sobą każdego przychodnia i oddawałaś mu się. Brałaś swoje szaty i robiłaś sobie z nich pstre namioty na wzgórzach i uprawiałaś na nich nierząd, czego dotąd nie było i czego nie będzie. A ty, nabrawszy wspaniałych swoich klejnotów z mojego złota i srebra, które ci dałem, robiłaś sobie podobizny bożków i z nimi uprawiałaś nierząd. Brałaś także swoje haftowane szaty i przyodziewałaś się nimi i stawiałaś moją oliwę i moje kadzidło przed nimi, a mój chleb, który ci dałem, najprzedniejszą mąkę i oliwę i miód, którymi cię karmiłem, stawiałaś przed nimi jako przyjemną woń i było tak, mówi Wszechmocny Pan. Wiemy, że te słowa o nierządzie, pod każdym drzewem i kamieniem i tak dalej, to jest symboliczne pokazanie Izraela, który zaczął czcić święte drzewa, posągi z kamienia, przedmioty, zaczął czcić pewne przyrodnicze, że tak powiem, zjawiska, dokładnie tak jak ludy pogańskie. Więc ten nierząd, to słowo, czyli to jest ta niewierność, czyli jakby Izrael zdradza Boga z obcymi, z innymi bogami. Ale ten opis tu pokazuje coś niesamowitego. Zobaczcie, bardzo pasuje do Kościoła. Obmyłem cię wodą i spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem. Zobaczcie, początek naszego życia. Chrzest, woda, która nas obmywa i olejek Ducha Świętego. To są najpiękniejsze dary, które Bóg nam daje, które dostajemy od Niego, kiedy jesteśmy znalezieni, splugawieni grzechem, skazani na śmierć, na cierpienie, na ból.
Bóg nas znajduje w tym świecie, obmywa nas przez chrzest i namaszcza nas olejkiem Ducha Świętego. A potem czytamy dalej, kiedy przyozdabia nasze życie wspaniałymi rzeczami. To jest obraz kobiety dla Bliskiego Wschodu, taki typowy. Jest opis tego stroju, ma ramienniki, zawój, zasłona, jakieś kulczyki, buty i tak dalej, i tak dalej. Zresztą w zasadzie wiele się nie zmieniło do dzisiaj w tym wyglądzie kobiet na Bliskim Wschodzie, w takim ludowym, że tak powiem, znaczeniu tych strojów. Nadal jest to jeszcze dla niektórych regionów codziennością. A więc widzimy tutaj kobietę, która niezasłużenie została obdarowana pięknymi rzeczami, bogatymi, została wywyższona i życie się odmieniło. Ale tu czytamy kilka takich istotnych bardzo. Tutaj wszystko jest wymienione, że to Bóg dał. Czytamy werset 15. A więc Bóg wyciąga nas z bagna, obdarowuje nas, zmienia naszą naturę, naszą charakter, nasz charakter, nasze serce. Przyozdabia nas darami Ducha Świętego, naturą Chrystusową, a czytamy tu, ale zaufałaś swojej piękności i pewna swego sławnego imienia uprawiałaś nierząd i tak dalej. Brałaś swoje szaty, robiłaś sobie pse namioty. Zobaczcie, chrześcijanie bardzo często upojeni jakby tym, co Bóg im dał, co pięknego się wydarzyło w ich życiu, zapominają o tym, że to jest dar od Boga i zaczynają sprowadzać do swojego życia elementy pogańskie, elementy takie, które nie przydają Bogu chwały, jakieś ludzkie techniki prowadzenia zboru, nauczania, mówienia kazań. Znamy to wszystko. Jakie są szkolenia, jak się powinno mówić kazania, jak przyciągnąć ludzi do kościoła. To są wszystko te rzeczy, które my robimy czasem jako kościół, korzystając z tego, co Bóg nam dał, z tego piękna, które mamy w Nim i od Niego, z tego bogactwa, które nam dał, jednocześnie Kościół często idzie w kierunku rzeczy z tego świata, które wydają mu się ważne i przydatne w Kościele, które dadzą coś więcej dobrego, które pomnożą to bogactwo. A przecież wiemy, że to nie tak, że to nie w ten sposób. Tutaj czytamy: Ty nabrawszy wspaniałych swoich klejnotów z mojego złota i srebra, które ci dałem, robiłaś sobie podobizny bożków. Ile Bóg daje dobrych rzeczy swoim dzieciom, a jak często my, jako Boże dzieci, wykorzystujemy to w zły sposób. Ile razy słyszałem w Kościele, ale my to robimy na chwałę Bożą. Ludzie budowali piękne budowle, które stoją do tej pory i są podziwiane. Wydawano na to miliony dukatów, talarów i tych innych walut, jakie wtedy były. Ludzie głodowali, wielu ginęło przy tych pracach, które trwały dziesiątki lat i na Bożą chwałę. Jaka w tym Boża chwała? Człowiek dostaje od Boga błogosławieństwo, dostaje życie, zdrowie, pieniądze, dostaje społeczność, a potem tworzy z tego coś, nazywając, że to jest na Bożą chwałę. Czytamy tutaj, że to, co jest darem, naszym pokarmem, a o 19, a mój chleb, który ci dałem, najprzedniejszą mąkę i oliwę i miód, którymi cię karmiłem, stawiałaś przed tymi bogami jako przyjemną woń. A więc czasem nawet to, co jest darem od Boga, chwała, która powinna należeć się Bogu, należy się często daje się ludziom, pewnym służbom w Kościele. Pewne kierunki w Kościele stały się bogami. Ja śmiało tutaj powiem, że na przykład uważam, że muzyka we współczesnym Kościele stała się Bogiem. Dla wielu kościołów muzyka jest Bogiem. Jest na pierwszym miejscu, jest najważniejsza, poświęca się jej najwięcej czasu na społecznościach, wydaje się na nią najwięcej pieniędzy. Wiecie, ile kosztuje sprzęt
grający, nagłaśniający. Oczywiście rozumiem, jeśli jest duża sala, muszą być głośniki, muszą być wzmacniacze, miksery i tak dalej. Ale mnożyć to w nieskończoność, dokupując ciągle nowe sprzęty, bo dla Bożej chwały, na większą chwałę. Przecież Bóg tyle razy w swoim słowie mówi, że oczekuje naszego serca, a nie tych przedmiotów, którymi się otaczamy. I teraz jak się to ma do małżeństwa? Ja chcę tu pokazać pewną postawę Bożego ludu. Jak człowiek obdarowany przez Boga, kochany przez Boga, czasami zapomina o tym, co jest Boże i co się Bogu podoba, a nawet nie chce słuchać tego, bo Bóg wyraźnie mówi w swoim słowie, nie chcę tego, nie chcę tamtego, nie wolno tak robić, nie powinniście tak robić. A człowiek dokładnie to sam, to robi, czego Bóg nie chce i mówi, ale ja to robię na Bożą chwałę. Tak jakby to było takie słowo wytrych, które zamyka Bogu uszy, czyni Boga ślepym. Nagle Bóg zrezygnuje z tego, co wcześniej napisał w swoim słowie, co mówił do swojego ludu przez wieki. I powie, okej, jeśli to jest na moją chwałę, to nie mam nic przeciwko. No nie, to nie tak. Bóg pewne rzeczy ostro przedstawił. I tutaj jest, wracając do małżeństwa, jest pokazana pewna relacja, która gdzieś tam się zachwiała, coś się pogubiło. I widzimy, że ta ludzka strona tego przymierza uważa, że jest wszystko w porządku, że jest wszystko okej, że przecież... No, jest chwała, jest chwała. Jest wdzięczność, no jest, tylko nie w tą stronę skierowana. O tym się często zapomina. Bo to, że Izrael już tutaj oddaje cześć obcym bogom, całkiem obcym, jakimś tam sąsiednim z sąsiednich krajów, bogom pogańskim, nie stało się nagle, że przyszli do świątyni pewnego dnia, składali ofiary, czytali Boży Zakon, a jeden z kapłanów stanął i powiedział, słuchajcie, a może byśmy następny sabat wypożyczyli posążek od tam sąsiedniego kraju jakiegoś Boga i włączyli go do naszego kultu. No nie, no to się tak nie działo. To wszystko się działo powoli. Wszystkie te elementy kultu skierowanego w niewłaściwą stronę i czci skierowanej do niewłaściwych osób, pojawiały się stopniowo i można robić dokładnie to samo, co się robiło rok wcześniej. Można robić, wypowiadać te same modlitwy, śpiewać te same pieśni, które się śpiewało 10 lat wcześniej, ale w sercu już mieć co innego. I to się tak powoli odbywa. Dlatego Bóg zachęca do tego, żeby patrzeć w swoje serce, żeby tam szukać, czy jest wszystko w porządku, żeby się wystawiać na Bożą ocenę, nie uciekać od niej. A jeśli się okaże, że jestem znaleziony lekkim, żeby mnie to przeraziło, żebym coś zrobił z tym, żeby zmienić, a nie brnąć dalej, a potem dochodzi się do tego, że już odsuwa się Boży ołtarz na bok i się stawia jakieś posągi. Przecież jak czytamy opis Jerozolimy przez proroków podany, no to są straszne rzeczy. Pełno było świątynek dookoła na wzgórzach, pełno było ołtarzyków na ulicach. Nawet w świątyni Boga Najwyższego postawili różne tam jakieś posągi, oddawali im cześć. Ale do tego się dochodzi przez to, że się jest niewiernym, że się nie słucha Boga, tylko się pod pretekstem chwały dla Boga przyjmuje pewne rzeczy z zewnątrz. A więc widzimy tutaj, że pojawia się pycha. Pycha to jest coś, co... Można streścić takim słowem, a co ty mi będziesz mówił? Ile razy słyszeliśmy od kogoś? Próbowaliśmy kogoś naprowadzić na właściwą drogę, wytłumaczyć mu, słuchaj, źle robisz, nie idź w tą stronę, nie rób tak, to się źle skończy. A co ty mi będziesz mówił? Co ty w ogóle się tu wtrącasz do mojego życia? Człowiek człowiekowi mówi tak wielokrotnie, ale jeśli człowiek tak powie Bogu, może nie używa słów, ale jego postępowanie jest świadectwem tego, że nie chce słuchać tego, co Bóg mówi. To jest pycha, a ona prowadzi do upadku. I właśnie taka postawa. Bóg uczynił nasze życie cudownym, wspaniałym i ze swojej strony zajął się nami, otoczył nas opieką, obdarował wielkim bogactwem, pięknem,
uczyńmy nas wspaniałymi. Jeśli będziemy Mu za to wdzięczni i będziemy pamiętać, z czego wyszliśmy, nic nam się nie stanie, będziemy bezpieczni. Natomiast kiedy zaczniemy patrzeć na swoje odbicie, na siebie samych, jakimi to wspaniałymi ludźmi jesteśmy teraz, jak wiele Bóg mnie nauczył, jaki jestem mądry, jak rozumie Boże Słowo, a jak ilu ludzi się przez moją służbę nawróciło i tak dalej. Nie mówię o sobie, bo przez moją służbę niewielu się nawróciło. A jaki wielki kościół zbudowałem. Zobaczcie. Zaczyna się problem. Człowiek przestaje zapominać o tym, skąd się wziął i skąd to wszystko ma. I wtedy zaczyna myśleć już nie o Bogu prawdziwym, tylko o tym, żeby utrzymać to, co ma, wskazując na siebie, na to, kim jest i do czego on doszedł. A tak naprawdę to wszystko jest darem od Boga. Otwórzmy Jeremiasza, 3 rozdział. Jeremiasz 3, 6, 13. W czasach króla Jozjasza rzekł Pan do mnie: czy widziałeś, co uczyniła odstępna żona Izrael? Chodziła na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i tam oddawała się nierządowi. Nawet wtedy jeszcze myślałem, że gdy uczyniła to wszystko, powróci do mnie, lecz nie powróciła. I widziała to niewierna jej siostra Juda. Widziała także, że ja właśnie z powodu wszystkich cudzołów odrzuciłem odstępną żonę Izraela i dałem jej list rozwodowy. Jednak jej siostra, niewierna Juda, nie ulękła się, lecz poszła i także oddawała się nierządowi. Przez bezwstydny swój nierząd zbezcześciła ziemię i cudzołożyła z kamieniem i drewnem. Mimo to wszystko niewierna jej siostra Juda nie powróciła do mnie ze szczerego serca, lecz obłudnie, mówi Pan. I rzekł Pan do mnie: odstępna żona Izrael okazała się sprawiedliwsza niż niewierna żona Juda. Idź i głoś te słowa ku północy i mów: nawróć się, żona odstępna Izraelu, mówi Pan. Nie spojrzę na was surowo, gdyż ja jestem dobrotliwy, mówi Pan, i nie chowam gniewu na wieki. Tylko uznaj swoją winę, że od Pana swojego Boga odstąpiłaś i oddawałaś się obcym Bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście, mówi Pan. Stwierdzenie faktu, stwierdzenie zerwania przymierza ze strony człowieka, ale też stwierdzenie tego, że Bóg jest pełen łaski i miłości i chce przebaczyć, mimo niewierności. Czytamy w Biblii też, że Bóg, chyba to jest w Księgach Mojżeszowych, nie pamiętam, Bóg mówił do Izraela, czy do Mojżesza być może, że może sobie wybrać jakikolwiek naród, zostawić Izrael i wziąć inny naród. A jednak Bóg tak nie zrobił. Zobaczcie, ile razy Izrael denerwował Boga, zniechęcał go do siebie, robił tyle rzeczy złych wbrew temu przymierzu, a jednak cały czas słowa wezwania do pokuty i obietnica, że przyjmę. To pokazuje na Boga, jaki jest. I ta relacja tutaj, jak małżeństwo przedstawiona, mimo niewierności Izraela, i mamy wierność Boga, więc treścią tego kazania jest tak jakby, że chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że małżeństwo jest przymierzem wiecznym. Małżeństwo jest przymierzem na zawsze, nie rozerwalnym, bo Bóg tego nie uczynił. I oczywiście Bóg miał powody do narzekań, Bóg miał powody do emocjonalnego takiego podejścia, że zostawię was i wezmę sobie inny naród, ale tego nie zrobił. Słuchajcie, dokładnie tak jest w małżeństwach ludzi. Ile razy jest między człowiekiem, mężem i żoną sytuacja konfliktu, gdzie się nawzajem mają dość, gdzie po prostu stwierdzają: zostawię jego czy ją i znajdę sobie kogoś lepszego. To jest oczywiście samo oszukiwanie się.
bo tak naprawdę to nie o to chodzi. Bo ten drugi człowiek, nigdy nie mamy gwarancji, że będzie lepszy. Bardzo często jest jeszcze gorzej. Oczywiście można mnie zasypać tutaj przykładami małżeństw, które w drugim czy w trzecim przypadku nagle nareszcie trafiły na to, co trzeba. Ale czy Bóg nam pokazuje taki wzorzec? Czy Bóg w ten sposób postępował, że odrzucił Izrael, zajął się tam, wziął sobie Amorejczyków na przykład? No nie sprawdzili się, no to wezmę, nie wiem, tam Midianitów jako naród wybrany. Nie, Bóg tak nie postępował. Bez względu na to, jaki był Izrael, Bóg chciał ich uczyć, wychowywać i przyjmować i przebaczać. I co do małżeństwa, ktoś powie, no wiesz, ale ty nie znasz mojego męża, albo ty nie znasz mojej żony, to jest daremny przypadek, tego się nie da zmienić. Jeśli takie słowa mówi człowiek ze świata, niech sobie mówi, ma prawo. Ale jeśli takie słowa mówi ktoś wierzący, to znaczy, że mówi Bogu w twarz, Boże, nie masz mocy, jesteś za słaby na moją żonę. Nie poradzisz mojemu mężowi, nic nie zmienisz. Jesteś za słaby. Czy można Bogu tak powiedzieć? Ile znamy przypadków małżeństw, które po ludzku się dawno powinny rozpaść i być może i w nowych związkach, a jednak Bóg naprawił, poskładał. Dlaczego? Bo ludzie w to bezpośrednio zaangażowani. Zwykle jest to jedna strona, jest to tylko mąż albo żona, którzy trwają wiernie przy Bożym Słowie. Pozwolili Bogu działać. Pozwolili Bogu zacząć kształtować tą drugą stronę i siebie, przede wszystkim siebie. Bo wiecie, jeśli Bóg by miał zmienić żonę, która odeszła od męża, a męża by nie zmienił, no to może i ona by wróciła, ale jakby zobaczyła, że to jest taki sam facet, jaki był, to poszłaby za jakiś czas z powrotem, bo stwierdziłaby, że tu się nie da. Oczywiście nie chcę tutaj ustalać winy. To jest najgorszy błąd, jaki może być w ocenianiu relacji, w konfliktach małżeńskich, ustalanie procentowej winy. Wielu kaznodziejów, duszpasterzy to robi. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego. Nie ustalajcie winy procentowo. Bo to nic nie znaczy. To jest tylko szkoda dla relacji w małżeństwie, czyli w naprawianiu go. Jeśli dwoje ludzi w małżeństwie, którzy żyją w konflikcie, pozwoli Bogu działać, to naprawdę można oglądać cuda. I czy nie mamy tego dowodu w Bożym Słowie? Kiedy w końcu niektórzy ludzie z Izraela pozwolili Bogu działać, to zaczęły się dziać cuda. Zaczęły się dziać niezwykłe rzeczy. I tak jak człowiek, jak ludzie opisani w Starym Testamencie, gdzie ciągle mieli problemy z posłuszeństwem, z wywiązaniem się ze swojej strony, z tego przymierza, tak jest i w naszym życiu. Nasze małżeństwa, przeżywamy konflikty, przeżywamy docieranie się i tak dalej. Zobaczcie, Izrael, kiedy wyszedł z Egiptu, doświadczał wspaniałych rzeczy i był zachwycony Bogiem. Izrael był zachwycony Bogiem. Jaki ten Bóg jest wspaniały, jaki jest potężny, jaki jest mocny. Ale kiedy zaczęło się normalne, codzienne życie, kiedy trzeba było stanąć wobec różnych przeciwności, wrogów, przede wszystkim wobec swojej własnej niewiary i słabości swojego serca, to ludzie zaczęli kombinować, zaczęli się zastanawiać, a nawet niektórzy poszli za innymi bogami. Tak okazuje się, że to życie codzienne jest takim najtrudniejszym miejscem, bo początek zawsze jest wspaniały, zawsze jest pełen nadziei i że tak będzie zawsze. Ale w Izraelu nie zawsze Bóg stał i rozdzielał wodę przed nimi, dawał mannę z nieba, nie zawsze pokonywał wszystkich wrogów jednym takim stryknięciem palca. Nie zawsze. Czasami. Ale dlaczego? Bo oni mieli się uczyć wzajemnych relacji ze sobą. Mieli się uczyć relacji z Bogiem, opartej na miłości, a nie na tym, że my będziemy patrzeć tylko, jak Bóg będzie wszystko robił i za nas. Wiecie, jeśli ja to ten błąd popełniłem, jeśli chodzi o moje dzieci, kiedy ciągle byłem zagoniony, nie miałem czasu, praca, dom, samochód się zepsuł, trzeba było szybko naprawić, bo był potrzebny.
Jeszcze jako młody człowiek miałem dużo sił i byłem w stanie na takich obrotach funkcjonować, ale nie było czasu, żeby kiedy synek podszedł i pytał: tata, a co ty tu robisz? Żeby się nim zająć, troszkę zwolnić w biegu, pozwolić mu tam narzędziami pomajstrować przy czymś, żeby się tego nauczył. Nie miałem czasu. Czasem to robiłem, ale rzadko. Z wnukami może jest łatwiej, bo już człowiek zwolni obroty, to troszeczkę i do tych wnuków się dopasuje. Ale za mało uczyłem dzieci posługiwania się narzędziami, za mało uczyłem ich radzenia sobie z problemami, jak co naprawić i tak dalej. No i niestety niewiele ich nauczyłem. Teraz muszą sami do tego dochodzić. Ale Bóg nie jest złym ojcem. On chce nas nauczyć, żebyśmy my sami się tego nauczyli, żebyśmy potrafili kochać siebie nawzajem, wybaczać sobie nawzajem, przyjmować drugiego człowieka z jego słabościami, być cierpliwym tak, jak on jest cierpliwy. Te wszystkie rzeczy, które nabywamy w praktyce, wymagają działania, wymagają miłości przede wszystkim wzajemnej. Jeśli chcemy, żeby Bóg wszystko za nas robił, nic się nie nauczymy. A Bóg jest Bogiem pełnym miłości. I Jego relacja z nami jako ludźmi oparta jest na miłości. I chce, żebyśmy się tego nauczyli. I jesteśmy niewierni. Upadamy, gubimy się, ale Bóg jest wierny. I Boża wierność jest niesamowita. Dlatego jeśli Paweł na początku czytaliśmy, tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Do relacji Kościoła z Bogiem, z Jezusem, jako oblubienicy. Ta sama historia, ta sama relacja dzieje się w relacji Boga z Izraelem. Jest to zapowiedź tego, co się będzie działo w Kościele. Nawet, no nie wiem, czy nie za daleko tutaj zajdę, ale to, co tu czytaliśmy w Jeremiaszu o tym, że Izrael został odrzucony i dostał list rozwodowy, ale Juda nie. Mimo to, że czytamy, że Bóg dał list rozwodowy Izraelowi, czyli pokazał, że się nie zgadza na to, co Izrael robi, to jednak dalej czytamy: nawróć się, żono odstępna Izraelu. A więc zobaczcie, z jednej strony ten list rozwodowy, a z drugiej strony wołanie o nawrócenie. Ja w tym widzę pewien taki obraz, bo podział Izraela na dwa królestwa, na Izrael i na Judę, to w obrębie Judy i Beniamina była świątynia w Jerozolimie, czyli obecność Boża została tam, to Juda bardziej starała się przynajmniej trzymać Bożych praw. Tam byli kapłani, tam była świątynia, tam były ofiary. Izrael popłynął w ogóle już całkowicie daleko. I widzę w tym pewien symbol na naszą starą i nową naturę. Ta nasza cielesna natura to jest to, co ma umrzeć, to, co nie wejdzie do Królestwa Bożego, nie udziedziczy Królestwa Bożego. A więc dostajemy jako stary człowiek ten list rozwodowy od Boga. Juda pozostaje jako ta część narodzona na nowo, ten nowy człowiek, który żyje, rozwija się, bo tam jest Boża obecność. To są moje dywagacje, ja nie będę się przy tym upierał, że to tutaj tak trzeba widzieć, ale widzę tą dwoistość, to podobieństwo, że niby nadal są Żydami jedni i drudzy, a jednak jedna część jest odrzucona, a część jest przyjęta. Jakkolwiek czytamy, że Bóg dalej cały czas wołał do Izraela też, żeby się upamiętali. Z tym, że myślę, że pokazuje to na pewną symbolikę, że to, co jest cielesne, co nie jest według Bożego przymierza, bo królowie Izraela nie byli królami według Bożego przymierza. Ta linia królestwa była w Judzie. To tam był prawowity król, co jakiś czas według tego pokolenia. I z tej linii wywodzi się Pan Jezus. To też nam coś pokazuje. Niektórzy biorą sobie ten werset o tym, że no bo skoro Izrael zdradził, zawiódł i tak dalej, Bóg dał list rozwodowy, to że możemy robić to samo. Jeśli moja żona mnie zdradzi, dam jej list rozwodowy, w jakiejś tam symbolicznie mówiąc, i mam prawo ją zostawić i wziąć sobie drugą. A czy Bóg, dając list rozwodowy Izraelowi, znalazł sobie inną?
Gdzie widzimy coś takiego? Nawet jeśli jest ten rozwód, czy widzimy w Biblii gdzieś coś takiego, że ktoś, że Bóg stwierdził, że dobrze, odrzucam Izrael, znajduję sobie, jak wcześniej mówiłem, Amorejczyków, Midianitów, tam jeszcze jakichś innych Edomitów i kogokolwiek. No nie. Bóg cały czas zabiegał o to, żeby ta niewierna żona się nawróciła. I tutaj widzę te relacje do małżeństwa. Zabieganie, znaczy te odniesienia do małżeństwa, zabieganie o to, żeby modlitwa, bojowanie przed Bogiem o to, żeby mąż czy żona się upamiętał. Czy tak się stanie? Tego nie wiemy. Nie zawsze się tak staje. Ale ze swojej strony, tak jak Bóg jest wierny i nie znajduje sobie zastępstwa, tak i my powinniśmy być wierni przymierzu. I jeszcze jedna ważna sprawa, Boże Słowo. Jeśli Bóg powiedział tak, to jest tak i amen. Jeśli Bóg powiedział, zawarł przymierze z Izraelem i obiecał ze swojej strony, że będzie to przymierze wieczne i nigdy nie odstąpi, nigdy nie odrzuci, to Bóg ze swojej strony cały czas w takiej postawie wobec tego grzesznego swojego ludu jest. I choćby nie wiem, gdzie on popłynął ten lud, gdzie on odszedł od Boga, a było tak w historii, to Bóg cały czas jest wierny. I tu czytamy, nie spojrzę na was surowo, gdyż jestem dobrotliwy, nie chowam gniewu na wieki. Czy jesteśmy my jako ludzie gotowi mieć taką postawę wobec swoich mężów, żon? A przecież cała Biblia nam pokazuje, że Bóg jest taki. A my jako Jego dzieci mamy być tacy sami. Jeśli to jest ta wielka tajemnica i małżeństwo jest wzorem relacji Boga z człowiekiem, to wierność Boża, która tak wielokrotnie jest podkreślona w Bożym Słowie, powinna być dla nas wzorem i przykładem do wierności drugiej stronie. I teraz ktoś powie, no wiesz, ale tu się już nic nie da zrobić. Ty nie znasz mojej żony, nie znasz mojego męża. Ale Bóg ma moc. Bóg może uczynić niezwykłe rzeczy z drugim człowiekiem. I mamy tego świadectwa i wiemy, że to jest prawda, że to działa. Tylko czy my ze swojej strony jesteśmy gotowi, żeby przyjąć kogoś niewiernego, trzeba okazać miłość. Trzeba być gotowym do przebaczenia, więc trzeba być takim jak Bóg. Żeby przyjąć kogoś, z kim się nie potrafi żyć, żeby wybaczać, trzeba być gotowym być takim jak Bóg. Mieć serce pełne łaski, przebaczenia, miłosierdzia, przede wszystkim miłości. I tego Bóg nas uczy. Nigdzie w Bożym Słowie nie czytamy czegoś takiego, żeby Bóg zmieniał zdanie i wycofywał się z raz powiedzianego słowa. A ludzie stają przed Bogiem i używają takich słów, ślubuję, ślubuję ci. A potem to ślubowanie jest nic nie warte. Może się tak zdarzyć, bo w Izraelu tak się zdarzyło. Ale ważne jest, żeby przebaczyć, żeby przyjąć. Jak świat by wyglądał inaczej? Jak bardzo świat by wyglądał inaczej? Ile byłoby mniej patologii, zła, pokrzywionych psychicznie dzieci, które często musiały być świadkami różnych złych rzeczy i to wpłynęło na nich. I oni z kolei psuli kolejne pokolenia i tak dalej, i tak dalej. Gdyby jednak mężowie i żony wzięli sobie wzorzec Bożej relacji z człowiekiem jako coś niezmiennego. Oczywiście ktoś może powiedzieć, stanąć może przede mną jakaś siostra i powiedzieć, o czym ty mówisz? Ty nawet nie wiesz, jaki mój mąż, jaki to był potwór, jak mnie bił, poniżał i tak dalej. Ja wiem, że tak bywa, że takie są sytuacje. Ale czy Bóg nie ma mocy zmienić takich ludzi? Bóg zmienia takich ludzi, tylko trzeba mu pozwolić działać. Trzeba na nim się oprzeć i czekać, aż Bóg wypełni ze swojej strony obietnicę. Czytamy jeszcze jeden przykład, bardzo dobitny i drastyczny. W Księdze Ozeasza chyba wiemy już, o co chodzi.
Biblii Warszawskiej, to jest strona 963. I pierwszy rozdział Księgi Ozeasza, drugi werset. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Rzekł Pan do Ozeasza: idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. No i czytałem potem, poszedł więc i pojął Gomerę, córkę i tak dalej, a więc wypełnił to, co Bóg mu powiedział. Bardzo dziwny nakaz Boży. Potem, mało tego, trzeci rozdział i pierwszy werset. Potem rzekł Pan do mnie: idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży. Tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Te placki z rodzynkami to był taki symbol. W innym miejscu mamy to napisane, że kobiety piekły takie placki dla bogini niebios. To była pewna forma ofiary. Placek z rodzynkami był przysmakiem i do tej pory jest, wiecie, teraz mamy tysiące słodyczy i tak, nie robi to na nas wrażenia. W świecie, gdzie nie było cukierni, nie było cukru jako takiego, rodzynki, daktyle, miód, to były jedyne słodkie rzeczy, które człowiek mógł mieć i jak już miał, to się cieszył. To było coś cennego, smacznego, więc ofiarowanie czegoś takiego jakiejś bogini było symbolem, takim synonimem poświęcenia, że chcemy dla niej tego, co najlepsze. Takie pogańskie myślenie. Tutaj Bóg się do tego odnosi. Ale wracając do kwestii niewiernej żony i Boga i człowieka, relacji jego. Ten symbol tych dwóch kobiet jest bardzo takim dobitnym przykładem, jak Bóg widział Izrael. Widział jako lud bardzo niewierny, bardzo zły, zaprzedany grzechowi, niesłuchający, nie zwracający uwagi na to, że Bóg ich kocha. Robili, co chcieli, a Bóg ich ciągle kochał. I Bóg chce tutaj pokazać, tak jakby wołał: zobacz, będzie cię bolało, że masz taką żonę? Będzie cię bolało, że jest niewierna? Będzie cię bolało, że zdradza, że się w ogóle nie przejmuje twoją miłością, twoją troską? Że po prostu nie dostrzega tego, co dla niej robisz? Będzie bolało. Jak bardzo Boga boli, kiedy my nie dostrzegamy tego, co dla nas zrobił. I tak ten obraz właśnie ma to uzmysławiać. Bóg w ten sposób przemawiał do Izraela: zobaczcie, dokładnie tak ja mam z wami swoje życie. I to jest piękne, że cała Biblia jest pełna tego typu fragmentów, gdzie Bóg przypomina Izraelowi przymierze, które zawarł z nimi, a oni są niewierni, a Bóg jednak okazuje łaskę, miłość i ciągle wzywa do upamiętania. I ktoś może powiedzieć, no, bezowocne działania, bo to nic nie daje. Czy na pewno? Pojawia się Pan Jezus. Pojawia się zbawienie, pojawia się Jego śmierć i zmartwychwstanie i pojawia się Kościół, który jest takim drugim symbolem relacji Boga z człowiekiem i tych zaślubin, które, znaczy może nie zaślubin, bo zaślubiny to nastąpią dopiero, kiedy Kościół będzie zabrany i będzie z Bogiem. Kościół jest nazwany oblubienicą, czyli narzeczoną, czyli kogoś, kogo Bóg kocha, obiecuje małżeństwo, gwarantuje to małżeństwo ze swojej strony. I czego oczekuje? Słuchajcie, no każda para, która jest narzeczonymi, już myślą o małżeństwie, już wszyscy wiedzą, że ogłosili, że będą małżeństwem za jakiś czas. Każda ze stron w tej parze oczekuje wierności, oczekuje miłości, oczekuje szczerości. I dopiero tego się wszystkiego musimy uczyć, dopiero tego musimy nabyć, bo to nie jest w naszej naturze. Bóg całą Biblię pokazuje nam, jak trudno jest człowiekowi być wiernym,
ze swojej strony. I to nam pokazuje co? Czy Bóg nas nie znał? Czy nie wiedział o nas, jacy jesteśmy? Jak będziemy postępować? Jak będziemy upadać? Bóg to wszystko wiedział, a mimo to wybrał nas z tego świata, obmył nas przez chrzest, namaścił nas olejkiem Ducha Świętego, obdarował nas cudownościami, zmienił nasze życie. Czasami z bagna, z rynsztoka, z dna wyprowadził nas ku swojej chwale, ku światłości. I tylko jednego oczekuję: wierności, ufności, wiary, abyśmy się uczyli miłować Go i być wdzięcznymi. Abyśmy na przykładzie tych wszystkich rzeczy, o których dzisiaj mówię, zrozumieli, że to dotyczy też i naszych małżeństw. Dzisiaj świat, może świat, nie wiem czy świat, diabeł triumfuje, bo zniszczył instytucję małżeństwa doszczętnie. Już niewiele z tego zostało. Małżeństwo zostało rozbite. Jeśli jakiś brat czy siostra ma problem w tej kwestii, jeśli jakiś brat czy siostra zastanawia się, co robić ze swoim życiem, bo diabeł triumfuje w małżeństwie, to popatrzmy na Boże Słowo, popatrzmy na Bożą wierność, popatrzmy na Boże możliwości, na Bożą wolę, co Bóg może i co chce uczynić w życiu, w naszych małżeństwach. Jak bardzo Bogu zależy na tym, żeby się nie poddawać, żeby nie mówić wbrew Jego Słowu, że to jest nieważne, że to przymierze się nie liczy. Bóg chce, żebyśmy zaufali, żebyśmy trwali w Jego przymierzu, tak jak On trwa ze swojej strony. I widzimy Boga, który na wszelkie sposoby chce pokazać swojemu ludowi: zobaczcie, jaki jestem, zobaczcie, jak was kocham. I teraz, czy my w Chrystusie, jeśli poznajemy Boga, jeśli tamto przymierze nie zadziałało, to Bóg powołuje nowe przymierze. Poprzez krew Chrystusa rodzimy się na nowo, daje nam nowe życie i to już zaczyna działać. Tamto przymierze dotyczyło, że tak powiem, sfery cielesnego człowieka i nie zadziałało. Czy Bóg wiedział o tym, że zadziała, że nie zadziała? Wiedział. Dobrze wiedział, ale to jest pewien wzór. I teraz Bóg nam pokazuje, zobacz, jeśli ty po swojemu chcesz zmienić swoje małżeństwo, za pomocą zakonu na przykład, bo będziesz cytował swojej żonie czy żona mężowi: słuchaj, ale napisane jest w Biblii, że ty masz być taki i taki, a ona powie: ale tu też jest napisane, że ty masz być taki i taki. I będziemy się tak każdy ze swojej strony dzielić tym, co w zakonie jest napisane. I będziemy mieli rację. Ale czy to zmieni nasze życie? Czy to ma moc zmienić małżeństwo? Czy to ma moc zmienić męża czy żonę? Czy zakon miał moc zmienić Izraela? Czy miał moc zmienić tych ludzi? Nie zmienił ich. Do tego przyszło coś nowego, co przychodzi od wewnątrz. Zakon jest na zewnątrz. On tylko dociera przez nasze zmysły do naszego rozumu, ale nie sięga serca. Ale to, co zaplanował Bóg przez Jezusa Chrystusa, zaczyna się od wewnątrz i od wewnątrz zaczyna przemianę. I teraz widzimy Jezusa, który przebaczył, przyjął, oddał swoje życie za swoich. Czy to nie jest dla nas zachętą, żebyśmy my byli gotowi tak samo przebaczyć, przyjąć, być wyrozumiałymi, miłować swoje żony, swoich mężów? Jeśli tak się będzie działo, to On ze swojej strony zrobi wszystko, żeby nam dać do tego siły, żeby nam pomóc, żeby nas przemienić. Ile razy Bóg przyjmował swoje dzieci, kiedy prosiły o przebaczenie? Zawsze. Ile razy Pan Jezus wybacza nam, kiedy prosimy o przebaczenie? Zawsze. A ile razy my jesteśmy gotowi wybaczyć swojemu mężowi czy żonie? Czy jesteśmy gotowi zawsze wybaczyć? Wielu chrześcijan mówi, że jak najbardziej, ale mówią to tylko dlatego, bo rozum tak dyktuje. A tak naprawdę w sercu często nie ma miejsca na wybaczenie. Oni by chcieli, bo wiedzą, że tak trzeba, ale nie znajdują w sobie siły do tego. A czasami wydaje się, że już mają wszystko poukładane i jak mąż czy żona wróci, to ja już będę pełny miłości, przebaczenia i tak dalej. Ale przychodzi taki sam człowiek, często nieprzemieniony, ze swoimi wadami i wszystko odżywa od nowa i wszystko jest tak, jak było.
Więc zobaczcie, jak bardzo ważne jest, żebyśmy to my się zmienili, ci, którzy mają przebaczyć, mają przyjąć, żeby to było od Boga, żeby to było prawdziwe, nie według rozumu, ale według serca. Bo Pan Jezus uczynił dla nas to wszystko, dając nam przykład, że kocha nas bez osądzania. To jest właśnie niezwykłe, że Jezus kocha nas bez osądzania. Chociaż wie o nas wszystko. Wie o naszych motywacjach, wie, co tam siedzi w sercu. I to jest dla nas przykład i wzór, że powinniśmy dążyć do tego, żeby się tego nauczyć. Przyjąć siebie nawzajem bez osądzania. Kiedy w małżeństwie kończy się wzajemne osądzanie, kończą się problemy, kończą się kłótnie. Ja wiem, co mówię. Myśmy tego doświadczyli. Kiedy przestaliśmy się w końcu osądzać, całe nasze życie się zmieniło. Całe nasze małżeństwo, nasze relacje się zmieniły. Jeszcze czasami coś wyskoczy gdzieś tam, ale się szybko kończy. Dzięki Bożej łasce. Nauczyliśmy się tego, nie my, Pan nas nauczył. I Bóg to chce uczynić w każdym małżeństwie. I teraz przymierze z Izraelem okazuje się, że gdzieś odchodzi, ale każdy Żyd może być zbawiony i być w obecności Bożej przez wieki, ale nie na podstawie starego przymierza, tylko na podstawie tego, co jest nowe. Miłość, przebaczenie i łaska. Jeśli otworzymy objawienie, ostatni, 21, przedostatni rozdział, 21 rozdział objawienia i wersety 1-5. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z ich oczu, i śmierć już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Nasze odnowienie zaczyna się już tutaj. To, co Bóg czyni nowego w naszym życiu, zaczyna się już tutaj, w naszym życiu. I może się tak stać, i Bóg chce tak uczynić, żeby nasze relacje między mężem a żoną były nowymi relacjami, gdzie będziemy widzieć, że Bóg o to wszystko uczynił nowym. Pierwsze rzeczy przeminęły. Jakie to są te pierwsze rzeczy? No właśnie czytaliśmy: łzy, śmierć, smutek, krzyk, mozuł. To są pierwsze rzeczy, czyli nasze pierwotne, cielesne odruchy, reakcje na niedoskonałości świata, drugiego człowieka, gniew. Najczęściej tak reagujemy. To są pierwsze rzeczy. Z tym się urodziliśmy, ale od tego uwalnia nas Bóg. Czyni wszystko nowe. Widzimy tutaj to miasto jako oblubienica, przygotowane, przyozdobione. To w Chrystusie jest możliwe, żebyśmy nauczyli się mieć relacje ze sobą właściwe, jako mąż i żona. To tylko On jest tym, który może uczynić wszystko nowe w naszym życiu. Najważniejsze jest, żeby nie tracić nadziei, żeby się nie poddawać rezygnacji, nie zniechęcać. Dlaczego tu jest? Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Bóg ma moc uczynić wszystko nowe w małżeństwach. I to są słowa pewne i prawdziwe. Obietnica Boża dotycząca Jego pragnień, Jego woli co do zmiany relacji między dwojgiem ludzi, co do naprawienia małżeństwa, naszych serc, naszego charakteru, do zmiany tego wszystkiego na Boże, jest pewne i prawdziwe. I tu nie ma możliwości, nie ma gdybania, że w moim przypadku to nie działa. W każdym przypadku będzie działać, bo Bóg jest wierny, jeśli obiecał, to uczyni, jeśli Mu tylko na to pozwolimy. Jeśli powiemy: Panie, przemieniaj mnie. Przemiana małżeństwa zaczyna się od jednej ze stron, która otworzy swoje serce na Boga i powie: Panie, zmieniaj mnie.
Panie, zmieniaj moje serce, żebym umiał kochać. Oczywiście ja te słowa wypowiadałem przez całe lata naszego małżeństwa i udręki, jaką często mieliśmy sobie nawzajem fundowaliśmy. Ja i moja żona modliliśmy się w ten sposób, niezależnie od siebie. Panie, zmieniaj mnie. A potem przyszło pierwsze jakieś tam i zaraz osąd, zaraz albo ty tak, albo ty tak. Więc słowa to słowa, ale serce musi za tym iść. Jeśli ono nie otworzy się we właściwym czasie, to słowa nic nie dadzą. Ale jeśli w końcu się otworzymy, jeśli w końcu przyjdzie ten moment, że umęczeni swoim grzechem, swoją bezsilnością i tą bezradnością w naprawianiu relacji, zdamy się w końcu na Boga. Przestaniemy polegać na sobie. I na koniec otwórzmy List do Rzymian, 9 rozdział. Mowa tu jest o dzieciach Rebeki, kiedy się rodziły, albowiem kiedy one jeszcze się nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, czyli Ezaf i Jakub, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Ezaf urodził się pierwszy, Jakub drugi, z tej samej matki. Izrael i Kościół mają tego samego ojca. Izrael był pierwszy, Kościół jest drugi. Ale to Kościół jest tym, który jest wybrany. To Kościół jest tym, gdzie jest zbawienie, gdzie jest ratunek. Izrael jako starszy, jeśli chce być z Bogiem, musi pójść do Kościoła i za Kościołem i uznać wyższość Kościoła. Jest to trudne dla wielu Żydów, bo oni uważają, że ich pierwsze przymierze było pierwsze i jest ważne i w ogóle są starsi, mądrzejsi i tak dalej. Ale tu czytamy, Bóg powiedział, starszy służyć będzie młodszemu. Czy my w naszych relacjach jako mężowie jesteśmy w stanie usłużyć swojej żonie, tej, która niby jest jakby podległa nam? Może tu jest często problem, że ten, który jest starszy, który jest przez Boga w autorytecie, ustanowionym przez Boga, który jako mąż ma ten autorytet, bo tak Boże Słowo mówił, został pierwszy stworzony. Czy on potrafi usłużyć swojej żonie? Czy potrafi stanąć wobec niej jako sługa, jako ten, który chociaż ma świadomość swojego miejsca i wyróżnienia, jednak potrafi się ugiąć, ukorzyć i usługiwać? Ktoś powie, po co, ale to w Biblii nie jest napisane, że mąż ma służyć żonie. Czy Pan Jezus służył? Czy Pan Jezus usługiwał Kościołowi? Czy Pan Jezus nie jest pierwszy? Czy nie jest ważniejszy? Czy nie jest Panem? A jednak usługuje i mówił o sobie, jestem sługą. Przyszedłem służyć. I teraz, czy to, że Pan Jezus służy, okrada go z jego chwały, z jego godności, z jego pozycji, z jego autorytetu? I to samo bym powiedział do mężów. Jeśli mąż usługuje żonie, czy to umniejsza jego autorytetowi? Czy to umniejsza jego wybraniu, jego pozycji? Jeśli robi to w Boży sposób, w pokorze, w miłości, Bóg go wywyższy, ale też będzie cuda czynił w sercu jego żony. I tu wielu mężów broni się przed tym, bo uważają, że Bóg ich ustanowił jako głowa rodziny i tak dalej. I te wszystkie relacje jakoś tak widzą. Nie mieści się w głowie mężczyznom, że mogą być sługami dla swoich żon. A Pan Jezus
uczynił to, był sługą i nic mu nie ubyło. Przeciwnie, został uwielbiony i wywyższony przez swojego Ojca. I nadal usługuje Kościołowi, chociaż jest Panem. To jest ta tajemnica, to jest ta może część tej tajemnicy, którą niezwykle trudno jest uchwycić mężczyznom i zgodzić się z nią. Tajemnica, która pokazuje, że zobacz, jeśli tak postąpisz, to nie pozbawisz się tego, co Bóg ci dał, ale wręcz to będzie wywyższone i będzie przez Boga dostrzeżone. Jest to jeden z tych elementów tajemnicy. Pan Wszechświata, Stworzyciel Wszechświata usługuje Kościołowi, a jest Panem. Jeśli mąż chce być Panem w swoim domu, niech będzie jak Jezus i będzie Panem. Ale jeśli chce być Panem po ludzku, to będzie tylko niszczył, psuł i nic dobrego z tego nie wyniknie. A Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Jeśli postępujemy w miłości wobec Boga, to postępujmy też w miłości wobec braci, sióstr, mężów, żon. I zobaczmy, przyjrzeliśmy się historii Izraela złym rzeczom, trudnym. Widzieliśmy naturę człowieka, widzieliśmy siebie samych, ale widzieliśmy też Boga, który jest wierny, który robi tak dużo, robi wszystko dlatego, żeby ta oblubienica była z Nim przez wieki. Czegoś to nas uczy w naszych relacjach małżeńskich. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że uczy nas to czegoś też w relacjach między człowiekiem a człowiekiem drugim, niekoniecznie w relacjach małżeńskich, bo gotowość do służenia, gotowość do położenia życia za drugiego człowieka jest czymś niezwykle ważnym w oczach Boga, bo pokazuje to, co jest w naszych sercach. Jak się to wszystko pozmieniało. Ale jeśli my z literą w ręku stoimy przed mężem czy żoną i cytujemy, bo tu jest napisane, a ty masz być taki i taki, to nic nie da. Zakon nie ma mocy zmienić serca człowieka. Zakon tylko oskarża, a Pan Jezus nas nie oskarża. Niech będzie Mu chwała za to, że pokazał nam tak cudowny przykład, który jest prawdziwy w każdej dziedzinie naszego życia. Nie tylko w małżeństwie, ale o wiele szerzej. Bogu niech będzie chwała. Amen.